Yo, yo, siema, z dupka z tej strony, słuchajcie. Tym razem nie z samochodu, tylko do mnie z chaty. Bo zastanawiałem się, czy nagrać w ogóle tego, taki filmik. Dobra, nagram, no już zacząłem, to nagram. Słuchajcie, a jak to zacząć? Dobra, powiem tak. Jakiś czas temu odezwała się do mnie pani i podziękowała mi. No za co? Ona mówi, za twoje filmiki. Powiedziałem, okej, okay, super. A ona kontynuuje dalej, nie? Bo myślałem, że chodzi o nią. A ona do mnie mówi tak, że ma synka, który od bardzo długo, chyba nawet od dzieciństwa, nie wiem, bo nie wnikałem, powiem wam, że zatkało mnie wtedy, że nie chodzi. I jakiś czas temu, chyba 2 lata temu, stracił wiarę we wszystko. Stwierdził, że jemu się nic nie chce. Leżał, nawet chyba w internecie nie zaglądał i powiem wam, że trafił na film, który pojawił się o Madziżuk, ten mój pierwszy. I wtedy zaczął oglądać moje filmy. Kurwa, powiem wam, że trochę wymiękam, jak o tym mówię, bo to jest takie... O, powiem wam, dlaczego to robię. Dlatego będę kręcił filmiki, nawet jak będzie jedna osoba oglądała. Nawet wiem, jak... O, kurde, wiem, że teraz ty oglądasz nawet te filmiki, bo twoja mama mi powiedziała, przyznam się, że oglądasz moje filmiki i czekasz na nie bardzo, że od 2 lat nigdy nie było uśmiechu na twojej twarzy, tak jak jest teraz, że poprosiłeś mamę, żeby kupiła ci czapeczkę, taką jak ma Łobuz, ozdoba. Ja mam dużo czapeczek, kocham czapeczki, nie wiem, tak mam. Poprosiłeś, żeby przyszedł do ciebie fryzjer, żeby ci obciął włoski. I ostatnio mama mówiła, że posłuchałeś mnie, że usiadłeś, poprosiłeś w ogóle, żeby usiąść. Udawałeś, że jeździ samochodem. Wiem, powiedziałeś później mamie, że jeździłeś jeepem po plaży w Brazylii. I powiem ci, tak jak ci mówiłem, że umysł może wszystko, więc jak nawet ktoś ci powiedział kiedyś, że jesteś chory, że nie możesz chodzić, i że to choroba to nie jest nic fajnego, to pamiętaj, że nikt ci nie zabierze marzeń. Nikt ci tego nie zabierze i możesz marzyć o wszystkim. I jeżeli ty powiedziałeś, że moje filmiki pozwalają ci żyć i cieszyć się życiem, to będę tego nagrywał jeszcze więcej. Będę nagrywał filmiki z podróży, będę nagrywał filmiki wszędzie. Ziomuś. I trzymaj się, pamiętaj, że w życiu można wszystko i głowa cię tylko blokuje. Kurwa, szacun. Szacun dla ciebie, powiem ci, że aż wmiękam, nie? Ja powiem tylko tyle, teraz opowiadam, że jest cudownie. Ja w życiu nie miałem łatwo i zawsze żyłem marzeniami. Więc już teraz wiecie, dlaczego to robię. Będę robił dla takich osób, które nie mają łatwo, a moje filmiki im pomagają. A hejt? Oczywiście nie. Chowam to. Bo jest beka z hejta. Czyli chcecie, hejtujcie. Jeżeli wam to sprawia radość i szczęście, bądźcie szczęśliwi, hejtujcie mnie. Ale pamiętajcie, że są gdzieś tacy ludzie, które moje filmiki pomagają. Dlaczego? Bo jestem kurwa prawdziwy i nigdy nie będę ściemniał. Nie można mnie kupić. I mam swoje zasady. I kocham życie. Więc przekaz dla was i dla ciebie, ziomuś. Możesz wszystko. Pamiętaj, możesz wszystko. I nie słuchaj kogoś, jak ktoś ci powie, że czegoś nie możesz albo że nie powinieneś. Żyj, ciesz się życiem, nie przeginaj, ja czasami przeginam, ty nie przeginaj, pamiętaj, alkohol to zło,
Ja nie piję alkoholu. Wiem, wiem, powiedziałeś mamie, że nie będziesz pił, bo Dawid nie pije. Ja nie piję. I mam nadzieję, że będzie u ciebie jeszcze lepiej. Kurwa, wymiękło, sorry. Pozdrawiam was i pamiętajcie, że ci mam tylko jedno.